Panie ministrze, pański resort zaproponował zmiany dotyczące Krajowej Rady Sądownictwa i teraz członków tej rady będą wybierać politycy. Wielu prawników uważa, że to jest zamach na niezawisłość sędziowską i dodatkowe upolitycznienie tej instytucji. Tak, z tym upolitycznieniem to jest tak, jak w jednym z mediów zapytałem posła ugrupowania opozycyjnego, a jak to było z tym upolitycznianiem wymiaru sprawiedliwości w ciągu ostatnich kilku lat. Przypomnę chociażby jednego z sędziów, który mówił, że ma cały czas włączoną komórkę i czeka pod tą komórką, a to była prowokacja dziennikarzy. Chodziło oczywiście o dyspozycyjność wobec polityków. To jest bardzo delikatna sprawa. Natomiast punktem wyjścia może jest to, że w innych krajach... punktowe przewinienie służy temu, żeby spacyfikować cały stan sędziowski. Nie, tylko rozumiem. Chcę pokazać, że jeżeli dzisiaj, nie mówię o pani redaktor oczywiście, ale na przykład o przedstawicielach opozycji, którzy dzisiaj mówią upolitycznienie, to ja pokazuję konkretny przypadek, gdzie mieliśmy do czynienia z czymś, co jest niedopuszczalne. A przykładów takich jest, powiem szczerze, więcej. Natomiast jest panie ministrze, to jeszcze dotyczyło terminu rozprawy i ja się z panem zgadzam, że to było skandaliczne, tylko teraz będzie tak, że jeszcze w większym stopniu politycy będą mieli wpływ na nominację sędziowską i tak już mają, ponieważ prezydent Duda odmówił nominacji kilku sędziom i to tym, którzy orzekali nie po myśli Prawa i Sprawiedliwości. I teraz pogłębiamy takie zjawisko, które będzie polegało na tym, że sędziowie, którzy będą wydawać wyroki niezgodne z oczekiwaniami PiS-u, po prostu nie będą mieli szans na nominację, nie będą mogli awansować. Nie, do tego zmierza razie, ten system. W żadnym razie, ale chciałem dokończyć że w niektórych krajach Europy, które mają utrwaloną demokrację, w krajach, gdzie funkcjonuje zasada trójpodziału władzy, władza wykonawcza, w szczególności minister sprawiedliwości, ma bardzo daleko idące kompetencje, jeżeli chodzi o nominacje sędziowskie. Tak jest w Szwecji, tak jest w Danii, tak jest w Niemczech. Ale u nas prezydent Duda też już ma wpływ na nominacje sędziowskie. Dobrze pan wie. Tak, a Krajowa Rada Sądownictwa to jest coś innego. Tak, ja mówię o ministrze sprawiedliwości. Natomiast, tak jak pani redaktor słusznie zauważyła, przedstawiciel władzy wykonawczej, którym jest pan prezydent, również ma w ten wpływ. Więc jak możemy bardziej upolityczniać? Tworzymy coś, co bardziej zdemokratyzuje, moim zdaniem, Krajową Radę Sądownictwa. Panie ministrze, opinia jest taka, że jest to sprzeczne z konstytucją, tylko nie ma Trybunału Konstytucyjnego, który by nie orzekł. Pani redaktor, wróćmy jakby do tego, dlaczego tak uważam. No, pani redaktor, 25 lat Krajowa Rada Sądownictwa funkcjonuje. Stoi na straży niezależności i niezawisłości. W ciągu 25 lat raptem w składzie Krajowej Rady Sądownictwa było dwóch przedstawicieli sądów rejonowych. Tam najwięcej orzeka sędziów. To jak to jest z tym procesem demokratyzacji tego organu konstytucyjnego, bądź co bądź? Dajemy dzisiaj pewną propozycję. Sądownictwo jest w głębokim, bardzo głębokim kryzysie i nie jest tak, że cały proces będzie upolityczniony, bo ja przypomnę, że druga izba, czyli drugie zgromadzenie, tak zwane sędziowskie, będzie wybierane poprzez zainicjowanie całego procesu przez stowarzyszenia sędziowskie. To stowarzyszenia sędziowskie będą przedstawiały kandydatów, a następnie będziemy przechodzili całą procedurę, tak jak do Trybunału Konstytucyjnego. Nie zmienia to postaci rzeczy, że nominacje sędziowskie jeszcze w większym stopniu będą uzależnione od polityków. Ja może przeczytam panu wypowiedź Wiesława Johana, który jest przedstawicielem prezydenta Dudy w Krajowej Radzie Sądownictwa, który mówi, że to jest bardzo złe rozwiązanie. To jest zresztą były sędzia Trybunału Konstytucyjnego z nadania PiS-u. Dlaczego to jest złe rozwiązanie? Krajowa Rada Sądownictwa to organ konstytucyjny, ma reprezentować i stać na straży wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Środowisko powinno mieć wpływ na to, kto w Krajowej Radzie Sądownictwa zasiada. Nowelizacja zakłada, że prezydent na przykład będzie powoływał sędziów spośród dwóch lub więcej kandydatów. To dziwaczne rozwiązanie, wychodzące poza granice konstytucji. I to mówi człowiek prezydenta. Ale co, pani redaktor, jest dziwne w tym, że zamiast jednego kandydata, który jest przedstawiany na wolne stanowisko przez Krajową Radę Sądownictwa, będzie przedstawiane co najmniej dwóch. No to czy to jest lepsze? No wydaje mi się, że lepsze. Jeżeli tutaj pan sędzia mówi... Pan sędzia uważa, że były sędzia Trybunału Konstytucyjnego z nadania PiS. Twierdzi, że to jest sprzeczne z konstytucją, panie ministrze. To konsultujecie z prezydentem swoje projekty, jeszcze czy nie? Jeszcze chce się odnieść, no to by było niewskazane, tak mi się wydaje. Bo ale to jest założenie, że pan prezydent podpisuje wszystko, więc się nie przejmujecie jego opinią. Nie. No, oczywiście, że pan prezydent spełnia określoną rolę w całym procesie legislacyjnym. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.